Cześć, tu Piotrek z Ostatniej Tawerny. 12 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Słonia. Słonie to największe ssaki żyjące na naszej planecie. Niestety, ich populacja cały czas maleje, a to za sprawą oczywiście człowieka. Dlatego też w 2012 roku ustanowiono ich święto, które ma zwrócić uwagę na ten problem. My dołączamy się do obchodów i przygotowaliśmy dla Was po raz kolejny specjalne zestawienie, w którym to mogliście głosować na Wasze ulubione słonie ze świata fantastyki. Muszę przyznać, że tym razem niespodzianek nie zabrakło. A jakie były wyniki? Przekonajcie się sami. Bonus. Słoń Dominik. Walka o awans do finałowej szóstki była niezwykle zacięta. Dla niektórych niespodzianką zapewne jest, że przez eliminację nie przebrnął m.in. Dumbo. Osobiście mocno trzymałem kciuki za Jota Słonia, ale i on zyskał zbyt mało głosów. I choć to właśnie on znaleźć miał się jako bonus, to ostatecznie wybór redakcji padł na Słonia Dominika. Jest to bohater książki oraz serialu animowanego zrealizowanego przez Studio Miniatur Filmowych w Warszawie pod tytułem Proszę Słonia. Dominik to biały, porcelanowy słoń należący do chłopca imieniem Pinio. Dzięki specjalnym witaminom bohater nie tylko ożywa, ale także rośnie. To niestety zaczyna przysparzać kłopotów, ponieważ brakuje dla niego miejsca w ogródku. Ku niezadowoleniu jego opiekuna, jak i samego Dominika, ma on trafić do zoo. A co dzieje się dalej? Cóż, nie chcę Wam wszystkiego zdradzać. Dlatego jeśli jeszcze nie mieliście okazji oglądać tej polskiej produkcji, to zachęcam, by to uczynić. Miejsce szóste. King. Obecność w top 6 słonia, znanego z powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, to chyba największa niespodzianka naszych zestawień, ale jak najbardziej pozytywna. Dlatego też, choć nie pochodzi on ze świata fantastyki, to postanowiliśmy pozwolić Kingowi na udział w naszej zabawie. W eliminacjach był piąty. W finałowej rundzie poszło mu nieco gorzej i uplasował się pozycję niżej. King to słoń, który został uwięziony pod skałą. Kali zamierzał go zjeść i poprosił Stasia o zastrzelenie zwierzęcia, jednak Nel nie pozwoliła na to. Karmiła go i pielęgnowała, aby odzyskał siły. W ten sposób narodziła się między nimi więź przyjaźni. W końcu udało się go także uwolnić i King stał się towarzyszem ich podróży. To właśnie on uratował Nasibu przed gorylem. Później Nel wraz z Meą podróżowały na jego grzbiecie. Ostatecznie trafił on do Mombasy, gdzie bohaterowie odwiedzili go już po ślubie. Miejsce piąte. Benjamin. Na miejscu piątym uplasował się Benjamin Blimsen. Jego twórczynią jest Elfie Donnelly, pani, która odpowiada także za powstanie Bibi Blocksberg. Benjamin początkowo był bohaterem słuchowiska radiowego, jednak na jego podstawie szybko powstał także serial animowany, który kręcono w latach 1988-2003. Co ciekawe, jak na tak długi okres czasu powstało zaledwie 69 odcinków. Kreskówka emitowana była także w Polsce i oglądać ją mogliśmy chociażby w ramach wieczorynki, ale także na kasetach VHS. Opowiadała ona o niezwykle przyjaznym, dobrodusznym i pomocnym, humanoidalnym słoniu Benjaminie mieszkającym w zoo w Neustadt. Jego najlepszym przyjacielem był Otton, z którym to wspólnie przeżywali liczne przygody. Zapewne wszyscy, którzy śledzili losy tytułowego bohatera, doskonale pamiętają jego słynne TRE. Słoń stał się także bohaterem kilku gier komputerowych. Być może nie wszyscy wiedzą, ale w 2019 roku powstał także pełnometrażowy film aktorski, który okazał się jednak jedynie przeciętniakiem. Jego aktualne oceny na różnego rodzaju portalach to około 5 na 10. Miejsce czwarte. Hefalumpy. Kolejne miejsce w naszym zestawieniu zajmują wielkie, pluszowe słonie stworzone przez Alana Aleksandra Milnea i występujące w serii Kubuś Puchatek, czyli Hefalumpy. W polskiej wersji językowej początkowo znane były jako łonie, a później zwane były także chochoniami. Ostatecznie jednak postanowiono zostawić ich oryginalną nazwę i w większości ekranizacji mamy do czynienia właśnie z hefalumpami. Słonie te po raz pierwszy pojawiły się na ekranie w krótkometrażowym filmie Disneya Wiatrodzień Kubusia Puchatka. Zarówno w powieści, jak i serialu czy filmach są one zwykle antagonistami i przyjaciółmi Kubusia i jego ekipy. Jedynymi wyjątkami są tu koszmary. Puchatka i prosiaczka, którzy we śnie widzą je jako przerażające stwory. Przez długi czas są one jednak tylko wspominane lub pojawiają się epizodycznie. Dopiero w 2005 roku dostają swoją szansę na pokazanie się publiczności. Grają bowiem ważną rolę w Kubuś i Hefalumpy. Poznajemy tam także Lumpka, który staje się najlepszym przyjacielem maleństwa. Miejsce trzecie. Tantor. Po brąz w naszym zestawieniu sięga słoń znany z Tarzana, Tantor. Co ciekawe, samo to słowo w fikcyjnym języku małp, czyli mangani, oznacza po prostu słonia. Dlatego też w powieści może być to nieco mylące, ponieważ każdego przedstawiciela tego gatunku będą nazywać właśnie w ten sposób
ale jednocześnie jest to też jeden konkretny samiec, który przy okazji nosi takie właśnie imię. Czyli rzec możemy, że mamy Tantory oraz Tantora Tantora. Dobra, za dużo kombinacji, skupmy się na samym bohaterze. W książce nie ma on do odegrania większej roli. Jest raczej tylko wspominany i wiemy, że przyjaźni się z Tarzanem, a władca małp zabija nawet innego słonia w jego obronie, a także kilkukrotnie jeździ na jego grzbiecie. Ale właściwie to tyle. Postać ta jest znacznie bardziej rozbudowana w filmie animowanym produkcji Disneya. Z tytułowym bohaterem oraz Terkiem zna się jeszcze z czasów dzieciństwa. Całą trójkę łączy silna więź przyjaźni. Tantor należy tu do gatunku afrykańskich słoni leśnych. Posiada ogromną siłę, jest raczej tchórzliwy i delikatny. Wykazuje się jednak lojalnością i kiedy trzeba potrafi przełamać wszystkie swoje lęki i ruszyć kumplom na pomoc. Występuje on we wszystkich częściach Tarzana, serialu, a także grach komputerowych. W oryginale głosu użyczył mu Wayne Knight. Miejsce drugie. Mumakil, Olifant. Jestem olifantem, dziwacznym gigantem. Wielki, gruby, stary. Nie ujrzysz, nie dasz wiary. Gdy zobaczysz mnie, pomyślisz, jaśnie. Bom jest dziw nad dziwy. Ja... Olifant straszliwy. To fragment hobbickiej rymowanki, którą sam Gamgee wyrecytował, kiedy to pierwszy raz zobaczył to niezwykłe stworzenie, które w naszym zestawieniu wylądowało na miejscu drugim. Olifant to jednak nazwa używana przez mieszkańców Shire'u. Oficjalnie nazywały się one Mumakilami, pochodziły z Haradu, były oswojane przez Haradrimów, którzy następnie używali ich jako machiny wojenne. Podczas wojny o pierścień zostały użyte pod Minas Tirith, nie tylko ciągnąc machiny oblężnicze i taran Grunt, ale również tratowały ludzi i konie z Rohanu. I chyba nikogo nie zdziwi fakt, że tworząc je Tolkien inspirował się armią kartagińskiego wodza Hannibala. Dodajmy jeszcze, że poza władcą pierścieni Mumakile, czy jak kto woli olifanty, występują także w przygodach Toma Bombadila oraz opowieściach z Niebezpiecznego Królestwa. Miejsce pierwsze. Słonie świata. Walka o miano waszego ulubionego słonia ze świata fantastyki była bardzo zacięta. Przez długi czas między najlepszą dwójką utrzymywał się remis i już myśleliśmy, że tak zostanie. Ale ostatecznie, różnicą zaledwie 5 głosów, zwyciężyły Berilia, Tubul, Wielki Tpon i Jarken, czyli 4 gigantyczne słonie świata podtrzymujące na swych barkach świat dysku. Stoją one na skorupie wielkiego Atuina i wraz z nim płyną przez wszechświat. Astropsychologia do dziś nie ustaliła, o czym myślą owe słonie. Niestety niewiele więcej możemy o nich powiedzieć, gdyż autor nie poświęca im w swoich powieściach zbyt wiele uwagi. Możemy natomiast dodać, że według legendy niegdyś słoni było 5. Jednak ten ostatni stracił równowagę, przeleciał przez przestrzeń i uderzył w dysk, w wyniku czego powstały góry, a jego krwią i kośćmi były złoto i rtęć. A cała legenda została spisana przez krasnoludy. Natomiast koncepcja słoni dźwigających świat została zaczerpnięta przez starego Pratchetta z kosmologii hinduskiej, której to wspomniane zadanie wykonywało 8 słoni. Widać, albo dysk jest lżejszy, albo słonie silniejsze. I to wszystko na dziś. Oczywiście już niebawem przygotujemy dla Was kolejne zestawienia. Dlatego też zasubskrybujcie nasz kanał, aby niczego nie przegapić. Zostawcie też lajki, zajrzyjcie na naszą stronę i naszego Facebooka. A tymczasem żegnam się z Wami. Cześć!